21. Niedziela Zwykła. Pierwsze czytanie z Księgi Jozuego opisuje nam bardzo ciekawą sytuację. Otóż Jozue zwołuje wszystkie pokolenia, cały naród i pyta ich, komu chcą służyć. Czy chcą służyć Bogu, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, który dał im tę ziemię obiecaną, czy wolą iść do bogów obcych, bo my, tłumaczy moja rodzina, będziemy służyć temu Panu. Ciekawe, że Jozue nie mówi, musicie służyć Panu Bogu, to wstyd, gdybyście Mu nie służyli. Powinniście, bo On tyle dla Was zrobił. Tam nie ma szantażu emocjonalnego, tam nie ma jakiegoś takiego przymuszenia, tam jest zaskakująco wolność. Jesteś wolny, wyborze Boga. Pan Bóg, owszem, cieszy się, jeśli Mu będziesz służył, cieszy się, jeśli pójdziesz za Nim, ale On nie chce mieć ludzi przymuszonych. Chce, żebyś Go wybrał swojej wolności. Pomimo wszystkiego, co Ci dał, to On chce Cię zostawić wolny. Chce, żeby Twój wybór był wolny. Psalmista oprócz różnych słów mówi, Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duch. Mówiliśmy sobie już kiedyś o tym, że ci skruszeni w sercu to nie są ci, którzy żałują, którzy mówią przepraszam, ale to są ci, którzy mają skruszone, czyli złamane serca, pęknięte serca, które po prostu są złamani, można powiedzieć, życiowo. Tak samo ci, którzy są upadli na duchu, to człowiek ani nie ma w sobie ducha, ani nie ma w sobie serca, czyli nie ma też centrum myślenia, woli, decyzji. On jest tak słaby, że jest wrakiem człowieka, a Pan Bóg co? Pan Bóg jest blisko takich ludzi. Jest wtedy takie poczucie, jak człowiek doświadcza nieszczęścia, że Bóg jest daleko od nas, że Jemu na nas nie zależy, że Pan Bóg tak naprawdę odszedł od nas. Chodzi o to, żeby powiedzieć, to nieprawda. To jest myślenie diabelskie, ale to nieprawda. Bóg cię nie opuszcza w trudnej sytuacji. I zwłaszcza wtedy potrzeba jest ludzi, którzy staną przy ludziach, którzy są upadli w duchu, którzy mają skruszone serca, połamane życia, żeby stanąć przy tych ludziach jako świadkowie Boga. Po to też jesteśmy ludźmi stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, żeby być obok ludzi, którzy są odrzuceni, którzy są na marginesie, którzy są uważani za zero, dlatego żeby być też znakiem dla nich. Bo owszem, wierzyć Słowu Boga możemy, ale kiedy człowiek stanie obok nas, kiedy człowiek powie tak, tak, ja jestem tym znakiem od Boga, że jesteś dla Boga ważny, to łatwiej będzie wtedy człowiekowi uwierzyć. Drugie czytanie z listu do Efezjan mówi nam o tym, że miłość małżeńska jest tak piękna, że można ją porównać do miłości między Chrystusem i Kościołem. I tu pojawia się to słynne zdanie o tym, żeby żony były poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony. I tak dzisiaj się bulwersujemy, dlaczego, co to za takie traktowanie, przecież musi być równopartnerstwo. Ale trzeba pamiętać, że w tamtej kulturze, w tamtym świecie było to naprawdę rewolucyjne wezwanie. Powiedzieć, że Chrystus jest, mąż jest jak Chrystus, a kobieta jest jak Kościół. I że Chrystus umiera za Kościół, umiera po prostu, kocha Go, związał się z Nim na wieki. To jest pokazanie, że ideał mężczyzny to jest taki, który umiera za żonę, który ją kocha ponad życie, który zrobi dla niej wszystko, żeby była szczęśliwa. I takiej miłości, takiemu mężowi wolno i nawet należy być poddany. My dzisiaj nie myślimy takimi kategoriami, ale kto wie, ilu mężów, gdyby się zachowało jak Chrystus, gdyby kochało jak Chrystus, gdyby się poświęcało jak Chrystus, może by w domu usłyszeli od żony, ja mogę Ci we wszystkim ufać, mogę Cię nawet słuchać, możesz mną rządzić, jeżeli Tobą będzie rządziła miłość. Bo to nie chodzi o tyranię, tu nie chodzi o poddaństwo bez sensu, tu chodzi o poddanie, w sensie poddanie miłości. Jeżeli mąż jest poddany Bogu, ja mogę być poddana mężowi. Dzisiaj oczywiście myśli się już troszeczkę innymi kategoriami, ale warto ciągle o tym pamiętać, że chrześcijaństwo przyniosło niesamowitą rewolucję również na poziomie małżeństwa. Docenienie kobiety, pokazanie, że ona jest tak kochaną istotą i takim skarbem, dla której należy i można zrobić wszystko, tak jak Chrystus zrobił wszystko dla Kościoła. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wprowadza nas w ten moment mowy eucharystycznej Jezusa, kiedy zaczynają się schody, kiedy jest coraz trudniej i wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, zaczyna się gorszyć, że Jego trudna mowa jest. I co więcej, wielu zaczęło wtedy od Niego odchodzić.
I ta scena jest dla mnie jedną z takich piękniejszych scen, kiedy Bóg pokazuje, że mu zależy na wolności człowieka. Jezus nie poleciał za tymi ludźmi, nie zmienił tematu, nie powiedział, a ja powiem coś ciekawszego, żebyście zostali, albo wystraszę was piekłem, musicie wrócić. Nie mówił do nich, jeżeli nie będziecie mnie słuchać, to naprawdę będzie z wami źle. On im pozwala odejść. Miłość polega też na tym, że człowiek pozwala drugiemu odejść. Miłość prawdziwa polega na tym, że zostawiasz drugiemu człowiekowi wolność. Tego ten, kto kocha prawdziwie, pozostawia drugiemu człowiekowi wolność. I to jest niesamowite w Bogu, bo my zazwyczaj jak bardzo kochamy, to jesteśmy też bardzo zniewoleni. Jak nam bardzo na kimś zależy, to nie potrafimy odpuścić. Jakbyśmy chcieli pokazać swoją miłość, to mamy problem jakoś z wolnością. A Chrystus pokazuje i mówi tylko do swoich uczniów, co wy też chcecie odejść? Wy też chcecie odejść. Jesteście wolni. I to jest niesamowite w chrześcijaństwie. To jest niesamowite w Chrystusie, że On nie przymusi nas. On nie przymusi nikogo do wiary. On nam zostawi wolność, bo On wie doskonale, że wolność to jest skarb najcenniejszy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.